trzy obrazy z Biblii zaczerpnięte naszej mowy. Sól, światło, trąba. Wczoraj mówiłem o soli. Dzisiaj o świetle. Co jest światłem? Co jest światłością świata? Jezus jest światłem. Jezus jest światłem, które wręcz w Ewangelii Jana czytamy, oświeca każdego człowieka. Czyli każdy człowiek ma od Boga zadatek, można powiedzieć, kierunek ku światłu, ku prawdzie. I teraz każdy człowiek albo ucieka od tej prawdy, jeśli kocha zło, albo dąży do tej prawdy, szuka, tak jak klejnotu, jak upragnionej perły. My, jako chrześcijanie, mamy wskazywać na Jezusa, światłość świata. Jeśli w naszej mowie nie ma wskazania na Jezusa Chrystusa, to nasze przesłanie prowadzi donikąd. Nasze przesłanie jest przesłaniem ślepców.